Akcja nazywa się Helpers Generation i jest to rejestracja dawców, potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych i szpiku u nas na uniwersytecie. Odbywa się ta akcja w ogóle na 46 innych uniwersytetach w całej Polsce i między innymi na naszym. I my tutaj na naszym uniwersytecie rejestrujemy potencjalnych dawców, którzy potem mogą się podzielić cząstką siebie i uratować komuś życie. Organizatorem akcji jest Fundacja DKMS wraz z właśnie uczelniami, które biorą udział. To jest akcja, która ma na celu znalezienie potencjalnych dawców dla każdego potrzebującego pacjenta chorego na nowotwór krwi. Dlatego wiąże się to z ratowaniem życia ludzkiego. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i na pobraniu wymazu trzema pałeczkami z wewnętrznej strony policzka. Także nie jest to nic trudnego ani bolesnego. Takim najważniejszym warunkiem jest bycie pewnym tego, że chce się podzielić cząstką siebie, ale oddać ją każdemu na całym świecie, dwoma metodami pobrań. Pierwsza metoda, taka najbardziej popularna, bo w 80% dawców się ją uskutecznia, to jest metoda z krwi obwodowej, a druga metoda stosowana w 20%, której tak de facto najbardziej boją się pacjenci, ale nie ma się naprawdę czego bać, bo ona jest o wiele szybsza i bardziej przyjemna. To jest z talerza kości biodrowej. Co jest ważne, z kości biodrowej, a nie z kręgosłupa. De facto ratujemy po prostu komuś życie. Często to są bardzo ciężkie przypadki i jedyną właśnie opcją jest oddanie tych komórek. I to jest naprawdę niesamowite, że możemy komuś uratować życie.